Mecz z Odrą Opole stał na dobrym poziomie. Był rozgrywany w dobrym tempie. Zarówno my, jak i drużyna Odry Opole szybko operowaliśmy piłką. Po pierwszej połowie utrzymywał się bezbramkowy remis. Od początku drugiej połowy to my prowadziliśmy grę i w 55 minucie za sprawą Nabiałka wychodzimy na prowadzenie. Później nasz zawodnik Piotrek Mika otrzymał czerwoną kartkę i od tego momentu byliśmy zmuszeni grać w osłabieniu. Drużyna Odry Opole wykorzystała to i doprowadziła do wyrównania po rozegraniu stałego fragmentu gry. W dalszej fazie gry sędzia podyktował 3 rzuty karne i Odra ustaliła wynik meczu na 4-1. Pomimo tego, że mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla drużyny gości, możemy być zadowoleni z naszej gry. Wynik nie do końca odzwierciedla to, co się działo na boisku. To my przez większość czasu prowadziliśmy grę. Możemy być zadowoleni z tego, ile zdrowia zostawiliśmy na boisku i jak wyglądała nasza gra od początku meczu. Od poniedziałku zaczęliśmy kolejny mikrocykl treningowy. Szykujemy się do kolejnego ważnego meczu ze Sfornicą Czarnowąsy. Nie patrzymy, na jakim miejscu w tabeli jest Sfornica. Traktujemy ten mecz jak każdy inny. Będziemy chcieli zostawić mnóstwo zdrowia na boisku, aby zdobyć cenne 3 punkty i liczyć się w dalszej fazie rozgrywek.